Zjedziemy repetą. Repetą. Repeta. A klamka nie działa. Repeta. Posmary. No, już. Działa. A to tak mocno trzeba. Nie chciałem wyrwać. Nie, bo to na dwa razy jest, wiesz? Ja ci musiałem drugi raz wrzucić. Nie tylko posmary, poszczelinomierz. Poszczelinomierz. Wszystko do składania motocykli. Smar, dobry. No. Smar do hamulców. Do linek. Do linek to WD. Przyrząd do smarowania linek. Co tam? A taki przyrząd dostaniemy tam? No zobaczymy. A jak nie, to w internecie trzeba. Oj, dawno nie jechałeś tym, nie? No tydzień czasu. Dwa. No dwa, no, a mnie? Przejadę? Przejedziesz chyba. A zobacz, jak bokiem już leci. Ty powinieneś wszystkim, co tu przyjeżdżają, za myjnie oddawać, bo to jest taki gnój. Zobacz na moje buty. No, całe w błocie non-stop są. A może powinienem tu myjnię otworzyć od razu? I od razu będą wracać. Będą wracać. Albo, słuchaj, darmowe te zabrudzenia 4x4 pojazdów. Żandarmeria stoi. Oskar filmuje żandarmów. Ty, a ty się unikłeś służby obowiązkowej. Może cię schaltują, co? Do wojska. A ciebie? Ja mam haluksa, nie mogę. No, jesteśmy pod sklepikiem. Co, parę rzeczy udało się kupić? Tak. Co tu mamy? Ale nie wszystko. Smar do... Tawot. Do łożysk, tawot. Co tu jest? Mazelinkę techniczną mamy. No jest słabo fokusa, coś łapie. Co tu mamy jeszcze? A, do... No tu jest obiekt. Do zabezpieczania śrub, żeby się nie odkręcały. Szczelinomierz, WD-40, coś tam jeszcze mamy. O. I będziemy składać zaraz MRF-kę. A no, 140. Siema byki, składamy MRF-ę. 140 czy dzisiaj 125? 140. 140. Nie będziemy z góry ściągać. Dobra. Czyli... Tu i na górze. Dasz radę? No ja nie dam rady. Byki. Jedną rączką. Trzymaj go, żeby się nie obalił. Jedziemy. Do góry podjeść trochę. Co, elektrykiem sobie go wstawiamy, czy rozkręcamy nie, na ziemi? Nie, na elektryku. Na elektryku. Okej, okay, dawaj narzędzie. Dobra. Widzę, Oskar walczy. No. No, popatrz. Ale już ten drut odwinąłem. To twój. Zaraz go postawimy na podnośnik. Tutaj pokażę wam. Jest koło. Tutaj mamy całą listę zadań do złożenia. 77 pozycji. Patrz, jak zabezpieczony bank, żeby nic tutaj się nie brudnie dostawały. Tada! Patrz, tutaj masz stopę. To jest element do motocykla, nie? Tak? Tak. Do czego to jest? To jest nóżka. No to daj tego. Zamiast wiesz. A daj nóż. A daj nóż. Jest przed tobą. Gdzie go dałeś? Aha, tu. Trzymaj. Tu do tego mamy jeszcze kartonik, to potem wam pokażę, co tutaj jest w tym kartoniku. No tu amortyzator z tyłu, nie? Jest przykręcony, nie? Tak, jest luźny. On musi stać teraz na silniku. Tak, no jakbyś tak. Na kole to siądzie. Tak, teraz na silniku. No dobra, to on jest gotowy do wyjęcia. No dobra, zaraz załadujemy, weźmiemy wózek. Książkę sprzeda, to może... Tak. Dobra, tu pokażę wam, jakie elementy jeszcze mamy, czyli tak, plastiki, przedni błotnik, boczny i tu w kartonie element błotnik tył, pegi, korek, dźwignia hamulca, elementy, jakieś śruby klucze. Jarek, tu potrzeba coś, co kierownicę trzyma, nie? Taki o, to już mam, patrz. Mostek. Mam. Przytrzymaj go.
dystanse i śruby. Właśnie to. MRF-a montujemy kierownicę. I teraz patrz. Dobra, czekaj. Kierownicę musisz ustawić wzdłuż lat. A to do czego jest? No, kierownicę mamy skręconą, teraz manetki. Ustawienie manetek do jazdy, równo bloczki. Tak jest, klamki. Ustawiamy pozycję. Teraz musimy przesmarować zbożnie. Dobra, mam dziesiątkę. Dobra. Smarujemy linki. I pomału maszynka jeszcze dobre parę godzin będzie do odpalenia. Odpalenie 2023. Tak jest. Teraz będziemy robić. Wstawienie luzu linki sprzęgła, 2-3 mm luzu na klamce plus weryfikacja luzu przy silniku. Sprzęgło na klamce mamy, luz już zrobiony. Ale tego odcinka dzisiaj nie skończymy, dlatego że już kończymy pracę, bo pracujemy do 16. Później koło założone. O, pięknie chodzi w tym hamulcu. Zapisane, że... Teraz sobie sprawdzimy test. Tu. Ci tam 7 osób. Ja nie wiedziałem, że tak szybko wam pójdzie to złożenie, Oskar. No bo 3/4 punktów pominęliśmy, bo to nie dotyczy tego motocykla. A, no właśnie. No i nie robiliśmy tak samo regulacji zaworu, bo na ciebie czekaliśmy, nie? A, bleku tak. Regulację zaworów robi. Wiesz, my... Tak, tylko bleku. Ty widziałeś, to wiesz, nie chciałem. W tej firmie tylko ja reguluję zawory. Wiosnę poczuł. No idź. Chcesz iść? No to idź. Nie jest źle. Dobrze. Idzie nam. Bardzo dobrze. MRF-a już prawie złożona. 140. Ale nie sądzicie, że fajny przyrząd mamy do montażu? Pierwsze testy, pierwsza jazda to bleku. No. W ogóle muszę wam powiedzieć, fajna robota jest z motocyklami. Oni się tu kłócą, nie? Ale odpalenie będzie jutro. Lecimy z kołem, byki. O, teraz się kręci. Proszę bardzo. Co innego. A mocno dokręciłeś wystarczająco? Mocno, tak. Jeszcze mogę to jeszcze dokręcić. Sprawdź delikatnie, ale to nie na siłę, nie? Nic na siłę. Odwrot tu 19, a tam 17. Specjalistyczne klucze. Dobra, to już tam nie napydę. No. Teraz chodź. To jeszcze hamulec sprawdź, Oskar. Ja ci pokręcę. No. He, tam dęba staje. Ale troszeczkę trzeba podregulować. No słuchajcie, jeszcze został nam amortyzator tylny. Jak jest koło zamontowane, to od razu leciało ciśnienie w kole 1,8 i sprawdzenie naciągu szprych koła przedniego. Tak jest. No słuchajcie, jesteśmy w fazie naszykowania sobie w ogóle wszystkich narzędzi. Teraz skręcamy szprychy. No i na dzisiaj już kończymy. Resztę po prostu jutro, no nie zdążymy. 16 godzina jest, no i po prostu zamykamy warsztat. Do jutra. Nara Hejos. Nara Oskar. Siemanko. Jak ci się podobało? No pierwszy raz ciężko. Ciężko. Czapeczka to, fajna, nie? Ogólnie to nie jest... Wiesz co, chyba więcej czasu nam zeszło na odpakowanie go i ułożenie na palecie niż skręcanie. No. Pamiętajcie, jak zakupy MRF-y to tylko u Blegopso. No i oczywiście Kajo, nie? Nie pomijając składów. I jak Kuba przyjedzie, to rozpakujemy sobie kłada jeszcze. Hejos. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.